Nazywam się Julia Chyglewska, mam 27 lat i 30 czerwca 2023 roku biorę ślub z moim narzeczonym Fabianem. Z Fabianem poznaliśmy się 5 lat temu. Wydaje mi się, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Od tego czasu jesteśmy nierozłączni. Nie wyobrażam sobie żyć z kimś innym. Jest najwspanialszym człowiekiem, jakiego poznałam. Kocham go najbardziej na świecie. Akceptuje mnie taką, jaka jestem. To są emocje. Po prostu pomówię o człowieku, z którym jestem przeszczęśliwa. Rozumie mnie w każdym momencie, wspiera mnie i zawsze jest dla mnie i jest moim wsparciem. Na co dzień w pracy jestem bardzo poważna, staram się być bardzo profesjonalna, natomiast w życiu prywatnym jestem zupełnie inna. Jestem wesoła, uśmiechnięta, ale potrzebuję też bardzo dużo bliskości, czułości. No jestem taką księżniczką, trochę córeczką tatusia, ukształtowaną poprzez bajki z mojego dzieciństwa. Motyw przewodni naszego wesela. Salę mamy w stylu glamour, natomiast ja bym chciała wkomponować w to elementy właśnie bajkowe, związane z moimi ulubionymi bajkami z dzieciństwa, które kiedyś oglądałam na kolanach u taty. Mój narzeczony zaczął oglądać bajki Disneya razem ze mną. Często spędzamy tak piątkowe wieczory pod kocem, przytuleni, oglądając bajki, a w momencie, kiedy mi zakręci się łezka wokół, zawsze mogę się w niego wtulić. Na mierzenie sukien ślubnych zabieram ze sobą swoją mamę. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było jej ze mną w tym dniu przy tak ważnym wyborze. Mama jest dla mnie zawsze, kiedy jej potrzebuję. Mama jest dla mnie ogromnym wsparciem, bardzo jej ufam i chciałabym, żebyśmy tę chwilę przeżyły razem. No myślę, że to jest marzenie każdej matki i cieszę się bardzo, że mogę z córką i na zaproszenie właśnie córki wziąć udział w jej poszukiwaniach sukni marzeń. Tu masz wieczorowe sukienki. Czerwienie, burgundy. O, przepiękne. Chciałabym, aby Julia tego dnia wyglądała tradycyjnie, klasycznie, ale z odrobiną właśnie takiej bajki, fantazji w sukience, którą będzie miała na sobie. Dla mnie osobiście wolałabym, żeby była skromna, prosta i może w kolorze białym. Natomiast myślę, że Julia wybierze zupełnie inną opcję. To jest ta sukienka, którą mam tutaj. Już ją wybrałaś, widziałaś ją wcześniej, tak? Ale zobacz, ta mi się też bardzo podoba. Ta mi się chyba nawet bardziej podoba. Ta jest bardziej w twoim stylu, ta bardziej mi się podoba. No ale zobaczymy. Zobacz, popatrz jak ta druga pięknie z tyłu wygląda. Jaką ma długi ma tren. Jest ładna, podoba mi się, ale zdecydowanie tamta jest bardziej w moim stylu. Tutaj chodź, wejdziemy do środka. Chodź, idziemy, oczywiście. Oglądałam wszystkie programy Izy w telewizji czy w internecie i nie wyobrażam sobie, żeby kto inny jak nie Iza pomógł mi w wyborze tej jednej wymarzonej sukienki. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień Izo! Dobry. Cześć! Cześć, Julia! Hej, bardzo mi miło! Cześć. Moja mama. Dzień dobry. A, mama. Jak ma mama na imię? Nel. Jak poetycko. Nietypowe imię. Piękne. Powiedz mi, moja droga, co tu masz? Mój planer, inspiracje, więc mam nadzieję, że coś razem wybierzemy, coś, co pomoże nam znaleźć tą sukienkę. Słuchaj, czyli widzę, że jesteś dobrze przygotowana. No, mam nadzieję. Jeżeli chodzi o planer, dostałam go od mojego narzeczonego jako prezent. Wie, jaką ogromną fanką Izabeli jestem i ile czasu spędzam oglądając jej programy, więc trafił w dziesiątkę. No, zrobił mi ogromną niespodziankę, wręczając mi planer, o którym zawsze marzyłam. No dobra, a powiedz mi, czy ty mierzyłaś już wcześniej jakieś suknie?
Tak, mierzyłam suknię, byłam w kilku innych salonach, natomiast nie wspominam tego najlepiej. Mhm. Ponieważ wszystkie suknie, które mierzyłam, no to były dość problematyczne, bo tutaj za duży biust, coś nie pasowało. Panie mi cały czas powtarzały, że no niestety na moją figurę to raczej powinnam sobie wyobrazić tą sukienkę, jak ona będzie wyglądać. Nie znalazłam nic takiego, co by faktycznie na mnie wyglądało. Wybranie sukni ślubnej bez mierzenia graniczy z cudem. Zdecydowanie łatwiej jest pannom młodym, kiedy założą na siebie suknię. Oczywiście najbardziej komfortowa jest sytuacja, kiedy suknia pasuje rozmiarem. Oczywiście nie jest to zawsze możliwe, ale staramy się dobrać rozmiar jak najbardziej zbliżony do figury panny młodej. No tak powiem Ci, jak patrzę na Twoją sylwetkę, to nie wydaje się być jakaś problematyczna. Mam nadzieję, że coś razem znajdziemy, a powiem Ci, że już jedna sukienka mi się bardzo podoba i mam ją nawet tutaj w planerze. To jest ta pierwsza tutaj. Na wystawie znalazłaś? Tak, natomiast druga to jest typ i faworyt mamy. Przepiękna. Kiedy z panną młodą w salonie pojawia się mama, to mam takie poczucie, że panna młoda będzie zaopiekowana, bezpieczna i mama najlepiej jak tylko potrafi jej doradzi. Choć nie zawsze te córki się mam słuchają. Ja nie wiem, czy wy widziałyście z zewnątrz, jakie ona ma w ogóle obłędne plecy. To jest jej największa ozdoba. Nie widziałam. Przepiękne. Jak ładnie schodzi tutaj do dołu. Tak. Ale i tak ta pierwsza jest moim faworytem. No dobra, ale zobaczymy, co będziemy mierzyć. To co? Pokażesz mi tę inspirację? Tak jest. No to chodźmy. Czas odczarować te niedobre wspomnienia z salonów sukien ślubnych. Ode mnie Julia wyjdzie zadowolona i w przepięknej sukni. To powiedzcie proszę, jaki jest pomysł na całą uroczystość? Jaki ma być styl wesela i czy suknia ma do tego pasować, czy być zupełnie inna może? Przede wszystkim mamy dość duże wesele. Aha. Salę mamy przewidzianą na 110 osób około. I jest to sala w stylu glamour. Natomiast ja bym chciała połączyć taki trochę elegancki styl z tym glamour i do tego jeszcze wpleść takie elementy bajek Disneya, czyli faktycznie taki księżniczkowy trochę styl, żeby tam się pojawił. Ci z Was, którzy śledzą mnie dokładnie i na bieżąco doskonale wiedzą, że ja uwielbiam bajki, więc jak słyszę motyw wesela bajkowy, to jestem cała na tak. Co na to Twój narzeczony? Na tyle mnie zna i wie, jak bliskie są mi bajki i to, że się na nich wychowałam i że sama gdzieś tam wewnątrz faktycznie jestem trochę tą księżniczką, że nie ma nic przeciwko i popiera ten pomysł. Zresztą sam na zaręczynach zaaranżował je tak, że się tego nie spodziewałam i oświadczył się mi do piosenki z bajki Mulan, granej na skrzypcach i na fortepianie. Jeśli chodzi o moją ulubioną bajkę, to ciężko mi się zdecydować na jedną. Oczywiście kocham wszystkie bajki, w których są księżniczki, ale uwielbiam Zwierzogród i Krudów. Którą księżniczką jesteś? Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Chyba jestem po prostu księżniczką Julią, która łączy te wszystkie elementy. Spryciulka! No dobrze, czyli ma być tak bajkowo, elegancko, tak. Ale rozumiem, że te bajki chcesz potraktować jako, tak już po dorosłemu. Tak, oczywiście jako elementy. Wiadomo, że to nie będzie nagle wielki zamek Disneya gdzieś tam wstawiony, nie, absolutnie nie w tą stronę. Takie drobne inspiracje. Chociażby chcemy na ściance z tyłu za nami mieć jakiś napis właśnie z piosenki, z bajki. Czcionką! Tak, tak dokładnie. Tą tak. Czcionką! Dokładnie. Tak. Ale super. No dobra, i teraz jak Ty masz wyglądać? Podobają mi się oczywiście sukienki księżniczki. Księżniczka to jest zawsze styl, który mi się podobał, o którym marzyłam. No tak, tutaj nie ma walki. Tutaj po prostu tylko księżniczka widzę, wchodzi w grę. Tutaj walczymy z tym, co mamie się podoba, a czyli? Tym, co mi się podoba. Bo mama mówi o gładkiej sukni z delikatnymi elementami zdobiącymi, taką faktycznie royal wedding sukienkę. Okay. Natomiast no ja jestem sroką, u mnie musi się mienić, musi się trochę dziać, więc zupełnie w drugą stronę. Ale zgodne jesteśmy co do formy, czyli księżniczka. No to ciekawie się zapowiada. Słuchajcie, ale każda bajka kończy się happy endem, więc u Was też będzie dobrze. Wyjdziecie z piękną suknią, która pogodzi rodzinę. No dobra, pokaż te inspiracje, pokaż co przygotowałaś, co Ci się podoba. Więc jeżeli chodzi o sukienkę, no to faktycznie w tą stronę gdzieś tam bajkową, ale pojawiły się też suknie, które już mierzyłam, czyli gładkie, gdzieś z elementem błyszczącym u góry. I co, jak się w tym czułaś?
Tu mi bardzo przeszkadzały gołe ramiona i ręce, bo gdzieś to jest mój kompleks, nie lubię tego pokazywać, nie czuję się. Natomiast podobała mi się ta zdobiona góra i element trenu, że faktycznie miał chociaż drobne guziczki z błyskotkami. No i oczywiście pojawia się sukienka z wystawy od ciebie ze sklepu, nie mogło jej zabraknąć, ale gdzieś w tą stronę bym chciała iść. Może być biała, jak najbardziej, może być w innym kolorze, w każdą stronę możemy iść. Już mam po prostu 1500 pomysłów w głowie, tak się zastanawiam, jak my zdążyły. Dobrze, masz jeszcze jakieś inspiracje? Jeżeli chodzi o sukienki, to jeszcze tutaj mam taką zupełnie gładką. No i jak się w tej zupełnie gładkiej czułaś? Brakowało mi. Brakowało mi, ja jestem sroką, więc ja bym chciała... A mamie się podobało? Mamie się najbardziej. Ja uważam, że akurat ta sukienka podkreśla wszystkie atuty mojej córki. No prześlicznie wyglądała, no ale decyzja oczywiście będzie... od niej zależała, no i myślę, że pani Iza tutaj pomoże, natomiast to jest coś, co mnie się, no naprawdę, uważam, że taka gładka sukienka jest prześliczna. No i się zaczyna. Mama swoje, córka swoje. Kto na swoim postawi? Oto jest pytanie. Co jeszcze masz w tym przewodniku? Pokaż. Przede wszystkim inspiracje dotyczące sali, bo mam dwie wersje, które mi się podobają. No. Jeszcze nie wiem, na co się zdecydować, bo niestety na żywo obrusy wyglądają najbardziej zielone i trochę nie jest to w moim stylu, więc zobaczymy, może uda mi się do tego czasu ściągnąć obrusy w takim bardziej morskim odcieniu. Okej, czyli opcją jest taka morsko-biała sala. Dokładnie, bądź albo... też idziemy w błękity z delikatnym różem i bielą. Błękity to nasz ulubiony kolor. No to nad czym wy się zastanawiacie? Bo z drugiej strony ten klimat bardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o taką elegancję i dostojeństwo. Więc to są jeszcze moje gdzieś tam rozważania. Sama nie wiem. Wiesz co? Mam wrażenie, że ta propozycja jest taka bardziej chłodna i trochę męska. Dlatego też bardziej się mojemu narzeczonemu podoba. Ale go tu nie ma. Jesteśmy my. Natomiast ja bym nie powiedziała, że ze względu na te kolory jest mniej elegancko, jest pięknie, jest bajkowo, to połączenie kolorystyczne jest super, a przez to, że masz białe obrusy, jest mega elegancko. Ja głosuję na kolorową opcję. Pamiętaj o tym. Będę brała to pod uwagę, na pewno. No dobrze, a powiedz mi, co, z czego jeszcze już skorzystałaś w przewodniku? Wiesz co, jeszcze zrobiłam sobie tutaj zakładkę, oczywiście jeżeli chodzi o samą ceremonię, ponieważ bierzemy ślub cywilny, więc tutaj też sobie w kwestii moich notatek dodałam zdjęcia w miejsca, w którym będziemy mieć ceremonię. Super. Przewodnik panny młodej to jest absolutnie niezbędny gadżet każdej przyszłej panny młodej, ale fajne jest to, że możecie sobie wybrać przewodnik albo w wersji papierowej, tak jak zrobiła to Julia, albo możecie ściągnąć sobie bezpłatną aplikację na telefon albo na komputer. A najlepiej to jest mieć jedno i drugie, bo tak naprawdę aplikacja na telefonie jest świetnym dopełnieniem wersji papierowej. Na przykład super są w tej aplikacji rozwiązania dotyczące budżetu. Robisz taką tabelkę, to ci samo wszystko automatycznie zlicza, podsumowuje ilość gości, przelicza przez talerzyk, no w ogóle to jest super. No i też jest świetna opcja, planer stołów i to możesz tutaj sobie te stoły przesuwać, poruszać, ustawiać tyle krzeseł, ile ma być gości, na każdym krzesełku już sobie wpisujesz imię i nazwisko, ale jak pojawiają się jakieś zmiany, to wiesz, nie musisz gryzmolić tu, tylko sobie zmieniasz jedno kliknięcie. Czyli na brudno tutaj, na czysto tutaj. Wyjęła mi to z usta. Tak, Julia, właśnie tak! Chyba zostaniesz panną młodą na medal. Mam taką nadzieję. No dobrze, moje drogie. Mam takie wrażenie, że wiem, co możemy przymierzyć. Mam już parę takich typów. To jest duże ułatwienie, że ma być to księżniczka, ale z drugiej strony księżniczek jest 1500, 2900. Więc pewnie spróbujemy różne księżniczki, może coś bardziej w kolorze, coś gładkiego, może z połączeniem błyszczącym, żebyś też się czuła szczęśliwa. To jeżeli chodzi o sukienkę, boję się rybki, no bo mam swoje mankamenty, mam duży biust, szerokie biodra, więc rybka absolutnie gdzieś tam odpada. Ale mierzyłaś już taką rybkę, czy po prostu nie mierzyłam się, powiesz? Nie mierzyłam, boję się, nie chcę też, żeby moja figura przyciągała wzrok, bo planuję jeszcze gdzieś tam schudnąć te parę kilo, żeby czuć się dobrze we własnym ciele. No i to jest właśnie bardzo ważne, ja już dowiedziałam
dowiedziałam się, że ty masz ten plan, żeby sobie schudnąć, więc zaprosiłam panią Aleksandrę, która doskonale zna się na dietach i będziesz mogła z nią sobie porozmawiać, ustalić plan, jak to zrobić. Bardzo często panny młode, zamawiając u mnie suknię ślubną, mówią, że będą w mniejszym rozmiarze tuż przed ślubem, bo zamierzają schudnąć. No i bardzo często w tym momencie popełniają najgorszy błąd, czyli co robią? Przestają jeść. A żeby schudnąć, dobrze wyglądać i czuć się z taką energią i komfortowo, nie można się głodzić. Trzeba po prostu zdrowo, dobrze i regularnie jeść. Pani Olu? O, mamy panią Olę. Proszę Dzień bardzo. Dobry. Cześć dziewczyny. Bardzo mi miło. Julia? Dzień dobry. To jest, no chodź, to jest nasza panna młoda i jej mama. No i zobacz, taka ładna dziewczyna, no ale jak ma się czuć lepiej we własnym ciele? Ile kilo, Julia, ty chciałabyś schudnąć? No tak myślę, że około 10 chciałabym jeszcze schudnąć. Jeszcze? To znaczy, że już ile schudłaś? 10 mam już ze sobą. No dobra, a do ślubu nam pozostał? Ponad rok. Mhm, czyli czasu mamy sporo. Tak, bardzo fajnie, że mamy tyle czasu. Dzięki naszemu cateringowi w okresie roku spokojnie zrzucisz 10 kg i będzie to też zdrowe żywienie. Menu opracowują dietetycy wraz z naszym szefem kreatywnym Jakubem Kasprzakiem. Dieta jest odpowiednio zbilansowana we wszystkie właściwości odżywcze, które są nam niezbędne do codziennego funkcjonowania. Macie już dużo sukcesów na koncie, rozumiem. Bardzo dużo. Zadowolonych, szczupłych kobiet, które chudną sobie w sposób odpowiedzialny i zdrowy, bo chyba jednak to trzeba podkreślić, tak? Że tak, to jest super ważne. To jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć tą dietę, ale żeby zdrowo schudnąć te kilogramy, tak? Żeby one nie wróciły. O, czyli to też jest bardzo rozumiem, ważne. Rozumiem, że ja nie muszę gotować, wszystko otrzymuję. O, nie ma gotowania, nie ma problemu. Nie masz czasu na gotowanie, ty też dużo pracujesz. Zdecydowanie no nie. Ja jestem bardzo aktywna zawodowo i faktycznie przez ten okres czasu, gdzie zrzuciłam te 10 kilo, gotowanie, no to odbywało się po nocach, tak żeby faktycznie móc to wszystko odpowiednio zaplanować, jeść i żeby to miało ręce i nogi. A tak naprawdę dla chudnięcia też sen jest super ważny i ten odpoczynek, więc nie powinnaś zarywać nocy gotując, tylko na pewno łatwiejszym rozwiązaniem jest otrzymać wszystko pod drzwi. Okres przygotowań jest bardzo wymagający przed ślubem, dlatego skorzystanie w tym okresie z diety pudełkowej to świetna alternatywa. Panna młoda zamiast robić zakupy i gotować w domu, może skupić się na tym, co jest dla niej najważniejsze. Jasne, oczywiście, my Cię wyręczymy w gotowaniu. Nie będziesz też musiała myśleć o przepisach. O liczeniu kalorii. Dokładnie, dokładnie tak. Nasi kucharze wraz z dietetykami sporządzą dla Ciebie dietę. Codziennie będziesz mogła sobie wybierać spośród 25 dań. Także każdego dnia będziesz jadła to, co lubisz i to, czyli na co masz wybór. Ochotę. Wybór. Tak, oczywiście. Czyli nie jest tak, jest że wybór. Dostaję gotowy pakiet. To, co ktoś sobie wymyślił. Dokładnie. Dokładnie tak i to jest, myślę, bardzo fajne. Super. To brzmi najlepiej. Czyli zawsze znajdę coś dla siebie. Tak. No i ważna jest bardzo ta systematyka jedzenia, że te 5 posiłków odpowiednio zbilansowane w produkty odżywcze muszą być do tego, żeby schudnąć do 10 kg. A do tej pory miałam z tym problem, żeby faktycznie regularnie zjeść i mieć ugotowane, więc tak, to dokładnie. Myślę, że i jest też, dobrze rozwiązanie. Też musisz się dobrze czuć po prostu i to musi smakować, bo wiadomo, że jak jedzenie smakuje, to dieta jest po prostu przyjemna. Przygotowanie samemu dla siebie 5 posiłków na każdy dzień. Koszmar. Prawda? To jest takie wyzwanie, jakby oprócz tego, że musisz poświęcić czas na przygotowanie, to weź to najpierw wszystko kup. Przygotowujesz się do ślubu, do najważniejszego dnia w swoim życiu i masz ważniejsze rzeczy tak, na głowie niż gotowanie. Tak, dokładnie tak. Jest to świetna alternatywa dla Ciebie, dla pana młodego, dla mamy panny młodej, dla całej rodziny, bo wiadomo, że każdy chce w tym dniu wyglądać wyjątkowo. Dzięki mobilnemu zarządzaniu możesz sobie wybierać tutaj posiłki. Można je tak naprawdę zamawiać z dnia na dzień, prawda? Tak, dokładnie. Jeżeli też gdzieś wyjeżdżasz, to nie ma problemu, żeby wymienić sobie po prostu, zmienić sobie miejscowość dostarczenia diety. A to bardzo ważne w moim wypadku. A widzisz, a wy dostarczacie aż do 2800 miast. Tak, jesteśmy niemalże w całej Polsce. Mhm. Na przykład u mnie najgorsze jest to, że ja super dużo podróżuję po różnych miastach i to jestem 2 dni tu, potem na 3 dni wracam do domu i po prostu ta dieta dzięki temu może mi cały czas towarzyszyć, czyli nie mam tych przerw w diecie, no które też trochę, potocznie mówiąc, rozwalają system. Czyli to jest taka dieta, która żyje w sumie ze mną. Tak, dokładnie tak. Oprócz tego, jeżeli chodzi o płatność, to mamy teraz bardzo fajny model subskrypcji.
Polega on na tym, że nie musisz wydawać całości kwoty za dietę, tylko po prostu możesz podłączyć sobie kartę i każdego dnia będzie ci ściągało pieniążki za dzień diety, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Super rozwiązanie, trochę jak w restauracji, że nie płacę za cały miesiąc, tylko płacę za dany posiłek. Tak, dokładnie. I tutaj w łatwy i szybki sposób można sobie po prostu zarządzać w tej aplikacji i wymieniać te posiłki na to, na co mamy ochotę. I tak naprawdę spośród 25 posiłków trzeba wybrać sobie 5? Dokładnie tak. Na każdy dzień? Dokładnie. Z jakim wyprzedzeniem? 2 dni. No super. Mamy bardzo dużą różnorodność. Możemy sobie zamówić dietę bez laktozy, bez glutenu. Możemy sobie zamówić dietę ketogeniczną, możemy sobie zamówić dietę sportową, dietę standard. Mamy bardzo fajną nową dietę comfy. Znajdują się tam pozycje takie typowo restauracyjne. I myślę, że to jest taka dieta dla każdego, kto chce dbać o siebie, ale niekoniecznie chce zrzucić zbędne kilogramy. I co, dziewczyny, spróbujecie dietę? Ja na pewno, mamo? Ja myślę, że tak. To jest taka opcja kusząca, że nie mogę się jej oprzeć. W takim razie czekamy za efektami. Myślę, że zobaczycie panie bardzo szybko. Mamy no dobrze, czyli plan gotowy. Czas wybrać suknię. Wy gotowe? Tak. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Zapraszam. W dniu swojego ślubu chciałabym wyglądać tak, że w momencie, kiedy Fabian mnie zobaczy, polecą mu łzy szczęścia i radości i będzie dumny, że to ja będę jego żoną. I chciałabym, żeby wszystkim na myśl właśnie przyszła ta bajkowa magia, widząc mnie w dniu mojego ślubu. Lecimy z tymi bajecznymi kreacjami. Juleczko, zapraszam. Pierwsza suknia dla Julii to suknia okroju księżniczki w kolorze kości słoniowej z hiszpańskim dekoltem. Prześliczna. I jest wszystko, co miało być, czyli są rękawki, jest mała sroczka z wszystkim, jest piękny dół, jest dużo tiulu. Tiul daje takiej lekkości, że niby tutaj mamy zakryte rękawy, ale one nie obciążają sylwetki. Dokładnie i ramionczka tutaj ładnie opadające. Ten kształt dekoltu tak. To jest jak z bajki, absolutnie. Tak. Pamiętasz Piękna i Bestia? Tak, jest i kopciuszek też chyba tak trochę miał, więc... Jak widzę córkę w sukni ślubnej, ogarnia mnie wzruszenie. W środku czuję, że po prostu jest mi tak miękko na sercu i widzę przepiękną młodą kobietę. Jest to wzruszające. Myślę, że dla każdej matki jest to wzruszający moment. No Julia, wyglądasz prześlicznie. Naprawdę, mamie, aż tak oczy się skrzą. No prześlicznie rękawki, no pięknie. Wzrok uwielbienia. No dobra, ale sytuacja jest taka, że Julia to po prostu nam zaraz zniesie jajko, jak się nie zobaczy. Nie, Julka? Raczej tak. Tak, no właśnie, no to ja chodź. Mogę? Tak, już zobacz się w tym lusterku. Ja ci pomogę z tym trenem, tutaj ci go ładnie ułożę. No rękawki są zdecydowanie bajkowe. Tutaj w ogóle ten kształt no, jest bajkowy. A tu ty córki podkreśla. Prawda? Tak. Naprawdę Julia w tej sukni wygląda jak wyciągnięta z bajki i przeniesiona tutaj do mnie, do salonu. Jestem zachwycona. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Fajnie tu schodzi ta aplikacja. Mhm. Są rękawki tak jak chciałam. To jest bardzo ładne. Mhm. Tylko nie wiem, czy tu bym trochę nie zakryła. To oczywiście możemy zrobić. W sensie, jeżeli będziesz się bardziej komfortowo czuła, jak to będzie zamknięte, tak. To zobacz, nie ma żadnego problemu. Zdecydowanie tak. Ale ten dekolt robi ci po prostu tak piękną sylwetkę. Ciekawa jestem, czy ta ilość tutaj zdobień wystarcza. Jest dla ciebie wystarcza. Wystarczająca? Tak. Mhm. Jest okej, bo tu jeszcze dalej idą te wzory na spódnicy. Tak.
nie jestem do nich przekonana. Nie wiem, czy bym nie wolała gładkiego i tylko te Chcesz zobaczyć bez wzoru tego? Tak, no jak to wyszło. Dobra, czyli ja ci po prostu tę warstwę materiału schowamy. Podtrzymam. I teraz masz możliwość zobaczenia, jakby to wyglądało, gdyby po prostu był gładki tiul na dole. Czy to ci bardziej odpowiada? Zobaczmy. Tak, co myślisz, mamo? Jakbyś mogła się odwrócić, to chętnie to zobaczę. Dobra, odwrócona. No zdecydowanie, bo ten akurat ta biel podkreśla całościowo i wydaje mi się, tak, zdecydowanie. Ta wersja bez tych wzorów dodatkowych, myślę pani Izo, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest jej pomysł, nie przypisujcie mi zasług. Ale pięknie, teraz, że tak. Drobna modyfikacja i jest jeszcze lepiej. Zdecydowanie. Mhm. Mi się bardzo podoba, przede wszystkim góra. I czuję się bardzo komfortowo z tymi rękawkami. Wygląda to wszystko, mam takie poczucie, że tak, jak powinno być. No jest przede wszystkim księżniczką, naprawdę, tutaj no, jest bajkowa. Mhm. Czekaj, tutaj poprawię. O, no. Ja mam jeszcze taki niedosyt. Chciałabym spróbować sukni, która ma trochę inny kolor, po to, żebyśmy miały skalę porównawczą. Czy musimy bardziej iść w kolorze, w kierunku takiego koloru ivory, czyli takiej złamanej bieli, śmietanki, kości słoniowej, czy możemy sobie tutaj u Ciebie pozwolić na coś takiego bardziej beżowego, szampańskiego. Sprawdźmy sobie, jak z Twoją urodą będzie grał zupełnie inny kolor. Na maksa podoba mi się ten dekolt, więc poszukam czegoś, co będzie miało taką linię dekoltu. Piękne, tak. Jest bardzo kobieco. Pięknie. Ale żeby właśnie miało trochę inne zdobienia, trochę inny kolor. No dobrze. Próbujmy. To w takim razie kolejna? Kolejna. Kolejna, to zapraszam Cię. To czekamy na odsłonę. Druga suknia to suknia o kroju księżniczki w kolorze nude ze srebrnymi aplikacjami. Zobaczmy teraz Julię w drugiej sukni. Julia, zapraszam. Zupełnie inna. I kolor, ten właśnie, o którym pani mówiła, że taki szampański, połączenie takiego kremu troszkę z szampańskim. I przede wszystkim mamy zdobienia, które są w kolorze srebra. Czyli dużo mocniejsze, bardziej błyszczą, bardziej odbijają światło. No jak? No zupełnie inna od tej poprzedniej, natomiast sam dekolt, górne wycięcie nawiązuje do tej pierwszej sukienki, czyli to zostało uchwycone, tu ładnie talia zaznaczona i tutaj te mienące się... Mi się bardzo ten brokat podoba, tak, bardzo. Brokat ten Czemu boleje? Mnie to w ogóle, Julia, nie dziwi? Tak sobie pomyślałam, że warstwa brokatu w Twojej sukni powinna być i nawet o tej poprzedniej myślałam, żeby wymienić tą koronkę właśnie na Mogłoby brokat. Być. Tak. Nie? Tak. No to bardzo, co? Mogę się zobaczyć? Możesz! Wow. Wow. Czyli jest dobrze. Czyli ja już jestem spokojna, szczęśliwa, wiem, że coś wybierze. To są łzy, które lubię. Będzie trudno, czy pierwsza, czy druga. Zdecydowanie ten kolor? O. Tak? Mhm. I zdecydowanie brokat. Ale te łzy się tam pojawiają na ten brokat, czy na ten kolor? Na wszystko chyba. Wzruszyłam się jak najbardziej, bo była zupełnie czymś innym niż do tej pory przymierzałam. Przede wszystkim to, że zawsze mierzyłam białe sukienki, nigdy nie mierzyłam sukienki w innym kolorze, a o tym też zawsze marzyłam. No i faktycznie brokat, który miała na sobie, no sprawił to wow. Zdecydowanie tu bym zrobiła też ten zabieg, bo jest mi za goło. Dobrze. Natomiast nie przeszkadzają mi moje ramiona, więc słusznie. Nawet bez rękawka jest ok. Podoba mi się bardzo. I brokat robi robotę.
Mała rzecz, a cieszy. Jest taka, wiecie, taka księżniczkowa. Jezu, ja mam pomysł, jak ty byś szła w ogóle do ołtarza, to zamiast rozsypywania kwiatków, ktoś powinien iść i sypać brokat. Tak. Ja to wymyśliłam, jestem autorką tego pomysłu, pamiętaj, dobra? Ale mogę go skopiować? No oczywiście, właśnie ci go zdradziłam. Tylko dla ciebie, nie mów nikomu. Brokat jest super i brokat w każdej ilości jest odpowiedni. Bardzo mi się podoba. Czy ja już mogę w niej zacząć tańczyć? Oczywiście! Co masz ochotę, to możesz w niej robić. Ona też ma fajny tren. On jest taki, wiecie co, nie za długi, nie za krótki. Mam wrażenie, że to jest taka właśnie długość idealna, że wygodna, a już robi wrażenie. Wyciąga w ogóle długość. Mm-hmm. Przepięknie wydłuża sylwetkę. Dla ciebie na pewno ten tren jest ważny. Tak. Bo no to jest taki element wyjątkowy w sukniach, niepowtarzalny. W dniu ślubu można mieć największy dekolt, największy tren w życiu praktycznie. Czy on jest później podpinany? Mm-hmm. Super. Później nie przeszkadza. A pierwsze wrażenie jednak jest zrobione i jest ogromne. Jak miałabyś wprowadzić poprawki, to dekolt jest jedyną rzeczą, która tutaj ci się rzuca w oczy. Dekolt i nie wiem, czy bym trochę nie wytłumiła ilości aż tej sroczki tutaj. Nie wiem, czy te pazurki... Nie, ty wytłumić ilość. Nie wiem, czy te pazurki nie są za długie. W sensie, że tu by się tak, zakończyła tak, na przykład? Tak, dokładnie. To jest oczywiście do zrobienia. Żeby tak mniej więcej na jednym poziomie się kończyła. Dokładnie. Of course. To jest też bardzo fajne, że spróbowałaś sukni z rękawkami, teraz próbujesz bez i potrafisz też obiektywnie ocenić, że one nie są tobie niezbędne. Pomimo tego, że na tak. początku bardzo o nie walczyłaś, chciałaś, bo oj, ramiona, nie lubię. Okazuje się, że kiedy są piękne proporcje wypracowane przez suknię, to te ramiona nie przeszkadzają, są super. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest super. Jezu, ja tu muszę popracować trochę nad twoją pewnością siebie. Bardzo mi się ona podoba. Mamo? No, będzie ciężki wybór, nie wiem. O, ładnie. Ta suknia tak idealnie komponuje się z nią. Kolorystycznie, świetnie podkreśla jej figurę. No i ma to, co Julka lubi najbardziej, czyli błysk. Dużo błysku. Masz ochotę na jeszcze jedną suknię? Próbujemy, oczywiście. No to teraz może coś, co skradnie serce mamy? A czy skradnie twoje? Zobaczymy. Jesteś gotowa na kolejną? Tak. No dobra, to zapraszam cię. Suknia trzecia to suknia okroju, oczywiście księżniczki, z gładkim dołem i przepięknie zdobionymi plecami. Mamy. Ojej. Prześliczny. Prześliczny. Czy to samo wzywa mu? Tak. Prześliczna. To pierwsza sukienka, przy której płaczesz. No chyba tak. Po prostu zobaczyłam swoją córkę w najpiękniejszej sukience, jakie mogłam sobie wyobrazić. Nic dodać, nic ująć. Prześliczna, po prostu. Czyli mama na taką jednak czeka. Ja mam aż łzy w oczach, pomimo że się nie widziałam, bo widzę reakcję mamy. Prześliczna jest. Jest, ta góra jest, no myślę, że to co ty byś chciała, to na pewno tutaj masz w tej górze, bo jest dużo świecącego, dużo jest takiego blasku. To jest twoja, dół jest tak, a reszta jest po prostu, no i pięknie do sylwetki podkreśla szlachetność materiału, po prostu faktura materiału tutaj decyduje o tym, że jest po prostu ten efekt wow. Ty już nie będziesz musiała sobie niczego poprawiać, tak jak poprzednio sobie poprawiałaś, prawda, przy dekolcie, ale przepiękna. Na pewno ta suknia wspaniale podkreśla figurę, wszystko jest na miejscu. Tak.
co ma być pokazane, jest pokazane, tak. Ale też w taki bardzo elegancki sposób, jak spod igły. Tak, dokładnie. Cudna talia. Ty też jesteś wysoka, to daje ogromne możliwości w sukniach ślubnych, bo po prostu tak, te wysoko. Duże doły tak. Wyglądają na tobie wspaniale. No to dajmy jej szansę się zobaczyć może. Oczywiście, myślę, że będzie zaskoczona, myślę, że się nie spodziewa takiego Mama się efektu. Na zachwycała. Ja jestem pod wrażeniem, przepiękna. Pani Izo, no piękniejszej sukienki nie mogła Pani wynaleźć. To Pani sobie ją wynalazła, już tutaj w oknie wystawowym. Jest prześliczna, jest prześliczna. Ale ja dziękuję, że jesteś takie miłe, że jak jest coś dobrego, to mówicie, że to moja zasługa, naprawdę. Nie. Czy ja mogę się obrócić? Odwróć się. Dobra, ja ci rozłożę ten tył troszeczkę. Jeszcze ten tył. Ten tył jest po prostu niesamowity, to jest wow. Proszę, zobacz sobie, jak ty pięknie tutaj królewno wyglądasz. Te aplikacje z przodu, kwiatowe, z jakiej ty ornamenty. Bajki jesteś? Właśnie nie wiem. No właśnie, to trudno powiedzieć teraz, z której bajki. Szukając sukienki, które mi się gdzieś podobają, w życiu bym chyba nie podjęła się przymierzenia takiej, natomiast na pewno jest to dobre sprawdzenie tego, w czym się dobrze wygląda. Inna. Inna, zdecydowanie inna. Faktycznie dobrze proporcjonalnie tu wyglądam. Jest ok. Ten gładki materiał... Sama nie wiem. Mama wie. Mnie się podoba. Julia nie wie. Ale naprawdę to jest ciężki jakby wybór, bo to jest zupełnie inna sukienka od tych poprzednich. Gdzieś tutaj mi czegoś brakuje, ale... Mówiłaś o tym Royal Wedding, to jest zdecydowanie tak, suknia tak, w tym tak, kierunku. Tak, tak. Mówisz w tej chwili o tym, że czegoś ci tu brakuje. Pamiętaj, że dojdzie pewnie welon. Masz ochotę na welon? Mam, nigdy nie próbowałam. No właśnie, i ten welon, wiesz, ładnie okrywa. Poczekaj, ja ci przyniosę zaraz jakiś welon. Poczekaj! No Julia, tył jest rewelacyjny. Długość trenu, nie no, wiem... Tren jest obłędny, jakby... Myślę, że to chyba będzie można jakoś podczepić potem do góry w tańcu, bo nie wiem, jak sukienka z takim trenem, jak można w tym tańczyć, no ale myślę, że jest do tego przeznaczona. Ale z tyłu masz piękną aplikację. Piękna aplikacja jest schodząca z tyłu. Wzięłam długi! Mogłabym się cała nim okręcić, ale jest... wiem, że ty lubisz szaleć. Słuchaj, tutaj o, użyję twojej gumki, dobra? Dobrze. Żeby go włożyć pod spód. No chyba teraz z tym trenem to... O, to dopełnia pani Izabelo, no. To dopełnia po prostu całości. To jest teraz moja to zasługa, jest, proszę tak, bardzo. To jest tak. Coś zrobiłam wreszcie dzisiejszego dnia. Oczywiście ten welon nie będzie tak, musiał być tak wysoko, wiesz, ale posłużyłam się twoją gumką, żeby było mi wygodnie. Na pewno dopełnia. Mam wrażenie, że Julia nie spodziewała się, że w gładkiej sukni, do której absolutnie nie miała przekonania, może wyglądać tak pięknie, jak wygląda. Lubię zaskakiwać te moje panny młode. Ja sama nie wiem. Jest zupełnie inna, zupełnie. I jeżeli ktoś by mnie teraz zapytał, którą wybieram z tych wszystkich, to po raz pierwszy chyba mam coś takiego, że nawet typ mamy jest okej. Okay. Właśnie ja ciebie o to pytam. Nie jakby ktoś mnie teraz zapytał. To jest moje pytanie. Nie wiem. Nie wiem, na tą chwilę nie wiem. Chyba potrzebuję jeszcze chwili. Aha. Byłam bardzo zaskoczona, jak ją przymierzyłam, bo faktycznie jest inna, ale jest równie piękna i na pewno miałam ogromny dylemat, którą suknię powinnam wybrać. Jesteś taka posągowa w niej. Prześliczna. To będzie trudna decyzja. To będzie trudna decyzja, a co gorsze, to jest tylko twoja decyzja. Oczywiście możemy mamę podpytać o jej typ, ale obawiam się, że go znamy. Tak, myślę, że jest zdecydowana. Ja wiem, a którą sukienkę wybierze Julia? Zobaczymy. Nie wiem. Mama obstawia trójeczkę, ale pytanie, którą ty obstawiasz i dowiemy się, na którą suknię postawiłaś w finale, do którego zmierzamy wielkimi krokami, bo od tego finału dzieli nas tylko A, twoja decyzja, B, metamorfoza. Pozwolę ci jeszcze na taki moment oddechu, chwilę na przemyślenia i od razu może zaproszę cię do moich ekspertów, którzy tutaj będą działać, szaleć i cię przemieniać w księżniczkę z bajki, zgodnie z założeniem. Działajmy, a ja chyba już wiem. Leć do nich, a my czekamy na ciebie. Czy opinia mamy będzie decydująca? Myślę, że przekonacie się
finale. Natomiast liczę się bardzo z opinią mamy i chciałabym, żeby też była zadowolona z mojego wyboru. Czekam z wielkimi emocjami. Nie wiem, czy wydobędę z siebie głos, widząc córkę wychodzącą tutaj. Będzie to na pewno bardzo emocjonujący moment, pełen wzruszenia. To już chyba słychać w moim głosie. Zaczynamy finał. Czekamy, czekam. Przy drugiej sukni wzruszyła się Julia, przy trzeciej pani. Na którą padnie? No nie wiem, ja chciałabym na tą trzecią, ale jakie będzie rozwiązanie tutaj, nie wiem. To zobacz, po co czekać. Julio, zapraszam. To jest moja córka. To jest ta bajka. Wyglądam jak kopciuszek. O Boże. I co? Jesteś dobrą wróżką. Córeczko, no po prostu bajka. Bajka. Słuchajcie, jest bajeczki, ale ja jestem jednak trochę zaskoczona, bo to nie jest ani druga, ani trzecia. To jest pierwsza. Ale nas zrobiła. Ale wygląda przepięknie. No Powiem ci, że ten wybór mnie zaskoczył, ale ten wybór jest tak trafny, że no nie ma szans się sprzeciwić. Jest najbardziej bajkowa ze względu na te rękawy, gdzie ja się czuję fenomenalnie w nich. Jest też połączeniem drugiej i trzeciej pod względem koloru. I w tym kolorze chyba jednak wyglądam najlepiej. Wyglądam przepięknie. Chciałabym tak wyglądać w dniu swojego ślubu. Aż tak. Się trochę trzęsiesz, prawda? Bardzo. Przepaska we włosach, po prostu fryzura dopełniła całości. Jest bajkowa, jest tak jak sobie wymarzyłam. Dziękuję, Izo. Czy mamy happy end? Mamy happy end? Yay! Szczęśliwa, piękna, bajkowa, cudownie. Prześliczna. Finalnie, jeżeli faktycznie w tej sukni będziesz chciała pójść do ślubu, to możemy tutaj dołożyć ten brokat, będzie jeszcze lepiej. Ja myślę, że już nie trzeba brokatu, ale... Trzeba! Zapytajmy Julki, trzeba brokat? Trzeba! Moje drogie, to była bardzo fajna przygoda. Motyw bajkowy absolutnie skradł moje serce. Cieszę się, że ten efekt końcowy wyszedł tak pięknie i że tobie się tak podoba i to jest dla mnie coś pięknego. Chciałabym ci podziękować za to, co dla mnie zrobiłaś, bo przeszłam niesamowitą metamorfozę i myślę, że to może być ta sukienka. O Jezu, dziękuję, jakie piękne, ale zobacz, jak tobie pasują. Zobacz, jesteś już jak panna młoda do ślubu. No może troszkę za duży ten bukiet, ale tak mi miło. Jezu, dziękuję. Ale żeby właśnie jej bukietu nie brakowało, to tutaj. O, mam jest najlepsza, co? Ale mamy. Pa! Przepiękna przygoda. Podepnę ci tylko tren, bo na zewnątrz trochę mokro. Izo, i mam jeszcze jedną prośbę. Aha. Do mojego planera chciałabym zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dobra, a mamy czym? Mamy, oczywiście, jestem przygotowana. Mamo,
pomożesz? Oczywiście. Proszę bardzo. Ty jesteś po prostu idealną panną młodą. Czekajcie. O Jezu, ale czekajcie, kto, jak my to zrobimy sobie? Selfie takim? Spróbujmy. A może w lustrze się zrobimy odbicie? Możemy. Czekajcie, no to próbujmy. Bierzemy pannę młodą w środek. Trzy, cztery. No i zobaczmy. Jest! Jesteśmy w trójkę w lustrze. Są kwiaty, jest suknia i jest śmieszny aparat taki ping. I takie mamy piękne zakończenie. Ponieważ uwielbiam bajki, to tworząc swoją pierwszą kolekcję sukien ślubnych, zrobiłam nawet na YouTube taki odcinek, gdzie porównywałam swoje modele do sukienek księżniczek z bajek. No i koniecznie musicie to zobaczyć. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje Ci piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!